Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Dzień dobry. Witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Jesteśmy kolejny raz na wizji, ponieważ wspólnie otworzymy Pismo Święte, będziemy zastanawiać się nad kolejnym zagadnieniem, a dzisiaj temat bardzo ciekawy. Jezus, największy misjonarz. Bardzo serdecznie zapraszam. Witam serdecznie jeszcze raz. Ja nazywam się Marek, a wspólnie ze mną studiować będą Pismo Święte Błażej, Ola i Władysław. Rozpoczniemy modlitwą i poproszę o modlitwę Olę. Drogi nasz Boże, nasz Władco, bardzo dziękuję Ci za to, że mamy możliwość, żeby otwierać Twoje Słowo, że zechciałeś zostawić nam Twoją wolę spisaną, abyśmy nie musieli daleko szukać. Proszę Cię, abyśmy teraz, kiedy będziemy studiować o Chrystusie, aby Twój Duch Święty pomógł nam zrozumieć wszystkie te kwestie. Panie, daj, żeby to nie było tylko studium, ale żeby to zmieniało nasze życie, żeby to wywierało widoczny wpływ, sprawiało, że będziemy chociaż troszeczkę bardziej do Ciebie podobni. Niech Twoja wola dzieje się we wszystkim, tak w niebie, tak i na ziemi. Amen. Przez cały ten ostatni czas studiujemy o misjonarzach. Ale nie miałem jeszcze okazji zapytać Was, kim dla Was jest misjonarz. Co trzeba robić, żeby być misjonarzem? Są różni misjonarze, którzy mają różną misję, ale zawsze ten fakt posiadania misji, szczególnego zadania, którego w normalnych warunkach by może nie było, nie mieliby, a to szczególne zadanie, szczególny cel, który mają do spełnienia, do zrealizowania, to sprawia, że są misjonarzami. A czy my jesteśmy dzisiaj misjonarzami, siedząc tutaj w studio, studiując razem Pismo Święte? No uważam, że tak, dlatego, że przekazujemy pewne prawdy, które zaczerpnęliśmy od Jezusa Chrystusa. No a skoro otrzymaliśmy ten dar, znajomość tej prawdy, pragniemy przekazać innym. A teraz chciałbym już nawiązać do naszego tematu, bo naprawdę wydaje mi się, że jest bardzo zaskakujący. Każdy z nas słyszał, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, jest Zbawicielem, jest nauczycielem, jest prorokiem, ale czy słyszeliście, że jest misjonarzem? Kiedykolwiek wcześniej? No słyszeliśmy, dlatego że Pismo Święte mówi. Jezus Chrystus sam powiedział, że tak jak mnie Ojciec posłał z pewną misją na świat, no to później powiedział do swoich naśladowców, tak i ja was posyłam. A więc podkreślił, że Ojciec wysłał go z szczególną, nadzwyczajną misją na świat. A jaka to była misja? Gdybyśmy mieli tą najważniejszy powód, dlaczego Pan Jezus przyszedł na świat? To było oddanie życia za ludzkość, czyli zbawienie wszystkich ludzi. To był główny cel misji Jezusa. I odbudować królestwo. Na początku Bóg miał królestwo w całym wszechświecie idealne, a coś się stało, że na naszej ziemi zostało to zakłócone. I celem Boga i celem misji Jezusa Chrystusa było odbudować to królestwo, aby znów w całym wszechświecie była pełna harmonia, szczęścia, miłości. A w ramach tego, słusznie tak jak Ola powiedziała, no jest przede wszystkim też i zbawienie człowieka. Ale misja, którą Chrystus pełnił, to coś więcej jak tylko zbawienie człowieka. Oczywiście możemy też zauważyć, że tak jak inni misjonarze, również Jezus udał się do ludzi i w Ewangelii Łukasza tak Jezus podsumowuje swoją działalność, że przyszedłem po to, aby szukać i zbawić to, co zaginęło. I tak jak Jezus się jak najbardziej wpasowuje we wszystkich innych misjonarzy, podobnie jak oni szukali, mieli poselstwo do przekazania, aby tych ludzi, którzy zbłądzili, którzy zgrzeszyli przeciwko Bogu, odnaleźć i pokazać im prawdziwego Boga, pokazać im cel, do jakiego mają zdążać. Czyli pokazanie Bożego charakteru też było tym ważnym przesłaniem, ważną misją, ale Chyba faktycznie wszyscy chrześcijanie zgodziliby się, że tym centralnym punktem, tym momentem, kiedy Pan Jezus mówi wykonało się, to jest ten moment, kiedy umiera na krzyżu. I to może wydawać się właśnie takie zaskakujące z perspektywy, my jesteśmy tego przyzwyczajeni, ale inne religie, które słyszą o Bogu, który został ukrzyżowany, który umiera, no może się to wydać zaskakujące. Czy gdyby ktoś was zapytał, a może coś tutaj nie poszło, czy może to był jakiś plan B, Chrystus umiera, czy jednak była to misja, która była zaplanowana i tak to miało być i nie było innej możliwości. Jak byście na to odpowiedzieli? Czy coś się wymknęło spod kontroli, czy taka właśnie była misja? Czasami zastanawiałam się, co by było, gdyby wszyscy ludzie przyjęli Chrystusa jako Boga. Czy wtedy Jezus by umarł? Kto tak naprawdę zadałby śmierć Jezusowi? Myślę, że to byłaby najpiękniejsza wizja, jaka mogłaby się ziścić. Przychodzi król, stworzyciel do swojego stworzenia i wszyscy nagle pokutują i przyjmują Chrystusa. Natomiast wydaje mi się, że tak czy siak zapłatą za grzech jest śmierć. I Jezus musiałby zginąć. Musiałby oddać życie za to, żeby ci wszyscy pokutujący mieli prawo wrócić do królestwa. Czyli taka była ta misja. Czy mamy na to dowody, że ta misja tak miała wyglądać? No. Czy to był plan A i jedyny plan? Myślę, że planem A było oczywiście, żeby ludzie nie grzeszyli, natomiast w ramach ratunku dla ludzi to był jedyny plan. W Księdze Objawienia Świętego Jana, w Księdze Apokalipsy, w 13 rozdziale i 8 wersecie czytamy na temat imion, które są zapisane w Księdze Żywota Baranka, który został zabity. I te imiona są tam od założenia świata. Już od samego założenia świata było zaplanowane, że Jezus ma umrzeć jako ten baranek, który gładzi grzech świata. Księga Objawienia została napisana po śmierci Pana Jezusa. No i tutaj adwersarze powiedzieliby, no wiadomo, trzeba to jakoś poukładać. Czy jesteśmy w stanie znaleźć w Starym Testamencie zapowiedzi, że ta misja będzie wyglądała właśnie tak i że to będzie ten kulminacyjny moment? Cały 53 rozdział Księgi Izajasza mówi właśnie o tym, że sługa Pana, czyli Mesjasz, ma zostać zabity i zgładzony za grzech wielu. To jest 53 rozdział, 11 werset. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. To już przed założeniem świata, tak jak Błażej powiedział, było wiadome, że kiedy pojawia się grzech, ktoś musi za ten grzech umrzeć. I sam Stwórca zdecydował się umrzeć za swoje stworzenie. I w momencie, kiedy ten grzech się pojawił, to było wiadome, że ta śmierć będzie. I Bóg przygotowywał mieszkańców ziemi do tego, że to się wydarzy, więc dawał proroctwa, aby tym bardziej mogli uwierzyć, kiedy to się stanie. Możemy powiedzieć jakąś podobną myśl, że w momencie, gdy grzech się pojawił i jego konsekwencje, w tym samym momencie przyszła dobra nowina, która zapisana jest w Księdze Rodzaju, czyli pierwszej Księdze Mojżesza, 3 rozdział, 15 wiersz. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą, między kobietą, między tymi twoim potomstwem, a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz go w piętę. To była pierwsza zapowiedź o tym, że ktoś przyjdzie, aby przywrócić ten pierwotny stan. Chociaż zaplanowane to było przed założeniem świata, ale w momencie, gdy problem powstał, w tym samym momencie Bóg oświadczył, że ktoś przyjdzie i zniszczy zło, zniszczy głowę zła. I to jest pierwsza obietnica i pierwsza zapowiedź już przyjścia Chrystusa i Jego misji na świecie. Widzę, że jeszcze jeden ciekawy fragment. Tak, Jezus powiedział, że badacie pisma, bo mniemacie, że macie w nich żywot wieczny, one składają świadectwo o mnie. I rzeczywiście w całym Starym Testamencie, który był spisany zakończony kilkaset lat przed jego przyjściem na ziemię, znajdujemy wskazania na Mesjasza, na Jezusa, na jego misję i również na jego śmierć. Takim znamiennym fragmentem jest Psalm 22 i między innymi w wersecie 17 i 18 czytamy, że psy otoczyły mnie, osaczyła mnie gromada złośników, przebodli ręce i nogi moje, mogę policzyć wszystkie kości moje. W 19 między siebie dzielą szaty moje i o suknię moją los rzucają. I widzimy, że rzeczywiście te fragmenty spełniły się właśnie, kiedy Jezus umierał, kiedy oddawał za nas życie. Także ta misja była zapowiedziana i ludzie, którzy żyli w Starym Testamencie, już poprzez psalmy, poprzez służbę świątynną mogli wiedzieć, jaką Bóg podejmie działania, żeby wyzwolić ich właśnie z grzechu. Dobrze jest wiedzieć, że ta cała misja była tak dokładnie przepowiedziana i zrealizowana, że nie dzieje się tutaj nic przypadkiem, że to nie był żaden jakiś plan awaryjny, że coś się... To był, tak jak sobie powiedzieliśmy, to był, bo zamiarem było, żeby jednak człowiek nie grzeszył, prawda? Ale cokolwiek Pan Bóg postanowił, to zostało zrealizowane. Gdy patrzymy na Stary Testament, jego treść, jakbyśmy mieli tak krótko określić, co jest treścią Starego Testamentu. Od tej pierwszej Księgi Rodzaju aż do ostatniej. Możemy krótko powiedzieć, ktoś ma przyjść. Wszystkie ofiary, wszystkie proroctwa, niektóre nawet postacie zostały tak przedstawione, aby wskazywać na tego, który ma przyjść. I dlatego też cały Stary Testament mówi jedną wielką prawdę od chwili, gdy pojawił się grzech. Ktoś przyjdzie i ten pierwotny stan przywróci. Chyba w każdej z waszych wypowiedzi pojawiło się, iż celem tej misji było zbawienie ludzi. Czy dotyczyło to wszystkich ludzi? Myślę, że w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, 16 wersecie czytamy, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, tak? Każdy z całego świata nie zginął, ale miał żywot wieczny. Brzmi zachęcająco, ale przeczytajmy dwa fragmenty z Ewangelii Mateusza, 15 rozdział, 24 wiersz. Poproszę Ciebie, Olu. I Błażej Mateusza 10, 5 i 6. A on odpowiadając rzekł, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Tych 12 posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc, na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie, ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. I jeżeli uwierzą, tak, będą zbawione. Też pasuje. Czy zatem można mówić, że misja Pana Jezusa była skierowana do wszystkich narodów? No możemy tu jeszcze do tego wszystkiego jeden wiersz przeczytać z Ewangelii Jana, 1 rozdział i wiersz 28. Jan Chrzciciel przedstawia Jezusa Chrystusa i co mówi? Ja tylko drugą część tego wiersza przeczytam. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Więc tu nawet nie jest powiedziane, że grzechy jakichś niektórych ludzi gładzi, ale wszystkie grzechy razem, wszystko zło jako jeden wielki grzech. I Mesjasz miał przyjść, aby zapłacić za te wszystkie grzechy. Oczywiście, że problem jest jeden, czy wszyscy ludzie to zaakceptują. To jest inna rzecz. Ale Jezus Chrystus umarł za wszystkie winy, wszystkie grzechy i zaoferował. A jak ktoś tym wzgardzi, jego problem. To jest raz, a to, co mówiliśmy też, że najpierw do Izraela i tak dalej, jest pewien porządek, że nie od razu wszyscy, ale mówię, jeden naród, a celem tego narodu, jak zapozna się z tym wszystkim, było przekazywanie innych. Bóg jest Bogiem porządku i też według tego porządku to się miało odbywać. A jakie są wasze argumenty na to, że ta misja miała być skierowana również do innych narodów? Przecież kiedy Pan Jezus przyszedł, to poruszał się tylko po terenie Izraela i spotykał swoich współbraci, a gdzie indziej raczej nie chodził. Nie poszedł ani gdzieś do Greków, ani na wschód daleko. Jest to, tak jak tutaj powiedział Władysław, to było bardzo mądrze zaplanowane. Było fizycznie niemożliwe, żeby Jezus w czasie swojego krótkiego pobytu na ziemi spotkał się z wszystkimi ludźmi w całym ówczesnym świecie, ale właśnie wyszkolenie apostołów, wyszkolenie tych kolejnych misjonarzy, jego następców, to również była misja, żeby później ich posłać na cały świat. I rzeczywiście w tamtym okresie, kiedy czytamy te rozdziały, te wypowiedzi Jezusa, one są mocno osadzone w kontekście, kiedy Jezus był tutaj na ziemi i kiedy koncentrował się w tamtym momencie prawdziwym Kościele, który miał tą prawdę, który tą prawdę przechowywał, tak dzierżył już od stuleci. Natomiast później, kiedy otwieramy ostatnie wersety Ewangelii Mateusza, widzimy, że już Jezus w bardzo dosłowny sposób mówi: idźcie na cały świat, tak? Do wszystkich ludów, narodów, języków. Tak, po zmartwychwstaniu bardzo jasno Jezus wypowiada się co do misji uczniów. Faktycznie przed Jego śmiercią mówi, że teraz koncentrujemy się na pracy wśród narodu izraelskiego, ale po Jego zmartwychwstaniu, kiedy pokazuje się uczniom, kiedy są zamknięci w sali, kiedy przygotowuje dla nich posiłek, kiedy wracają z połowu, przed swoim w niebo wstąpieniem, cały czas bardzo jasno podkreśla, że plany się zmieniły. Teraz idziecie na cały świat. Wydaje mi się, że to też jest dla nas bardzo ważna lekcja na czas dzisiejszy, że kiedy dostajemy Boże polecenie, które jest jasne i konkretne, to nie możemy się na tym zatrzymać i tylko robić to i realizować to całe życie, bo Boże plany co do naszej misji też się zmieniają. Tak jak zmieniły się dla uczniów, najpierw miał być to dom izraelski, potem cały świat, to być może te plany Boga dla naszego życia też mogą się zmieniać. Każdego dnia musimy się pytać Boga, jaki tym razem ma dla nas sposób misji i czy dalej mamy robić to samo, czy mamy iść dalej? Ja bym tu przede wszystkim może nie tyle polemizował, ale zwrócił uwagę, że Jezus Chrystus jednak też poszedł do innych narodów. W pewnym momencie jest to opisane w Ewangelii Jana, w 4 rozdziale, jest powiedziane, że szedł przez Samarię. Samarytanie to nie byli Izraelczycy. Żydzi tak bardzo nienawidzieli Samarytan, że szli przez Dekapolis okrężną drogą. Chrystus szedł i spotkał tam Samarytankę i jej objawił, kim On jest. Moglibyśmy to szczegółowo omawiać. W pewnym momencie Jezus Chrystus poszedł i spotkał niewiastę syrofenicką, nie Izraelką. Ona nie była Izraelitką. To była syrofenicka. I ciekawe jest, że pierwszymi misjonarkami, które zrozumiały misję tą zewnętrzną Chrystusa poza narodem izraelskim, były kobiety. Nie dość, że poganki, to jeszcze kobiety. Może też o takiej ważności dla Jezusa misji wśród narodów był fakt, że sam Bóg tylko 3 razy potwierdził z nieba swoim głosem, że Jezus jest Jego Synem. Pierwszy raz był to moment chrztu, drugi raz było to na Górze Przemienienia, a trzeci raz to było, kiedy Grecy przyszli do Jezusa. I właśnie dla tych Greków sam Bóg z nieba powiedział: to jest mój Syn i Jego słuchajcie. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważny argument na to, że Bóg swoją misję, misję odkupienia przewidział dla wszystkich ludzi, nie tylko dla Izraelitów. Czy patrząc na to doświadczenie, ponieważ Kościół zmagał się z tym wyzwaniem głoszenia Ewangelii innym narodom, poganom, nie było to łatwe dla samego Pana Boga, żeby przekonać ludzi, którzy przecież byli nawróceni, którzy znali Chrystusa, którzy widzieli te wszystkie historie, spotkania, i żeby pójść do pogan, no nie było tak łatwo. Czy my dzisiaj też może zmagamy się z podobnymi wyzwaniami? Może są jakieś grupy społeczne, może jakieś wierzenia innych ludzi, może praktyki innych ludzi, które nas tak bardzo powstrzymują, że pomimo Bożego nakazu nie realizujemy tych Bożych zamierzeń. Może i są jeszcze pewne grupy ludzkie, pewne ograniczenia, ale z drugiej strony bardzo pozytywnie możemy powiedzieć, że dzisiejsza misja ogólnoświatowa no jest misją, która ma dotrzeć do każdego narodu. Tak zwana globalna misja jest w misjologii dzisiaj, po to, aby docierać do grup ludzkich, wszystkich grup ludzkich. I to jest pozytywne dzisiaj. W naturalny sposób do pewnych grup jest na pewno ciężej dotrzeć, tak? Ze względów na polityczne uwarunkowania, na uwarunkowania ich obecnej religii, która bardzo izoluje ich od wiary w Jezusa Chrystusa. Ale Pan Jezus powiedział, że daje wam Ducha Świętego, że będę z wami do końca, po wszystkie dni aż do skończenia świata, i On jest naszą mocą, On daje nam to przykazanie i jeżeli wierzymy w to, to znaczy, że to z tego wynika, że powinniśmy jednak właśnie prosić Pana Boga i żeby On nas tam posyłał i żeby On łamał te mury i te bariery. To może jeszcze bardziej sprecyzuję, co miałem na myśli, i sam zastanawiałem się, jaka grupa może być w jakiś sposób wykluczona z głoszenia Ewangelii, może przez nas. I niech to będą na przykład homoseksualiści. Czy mieliście okazję być wśród ludzi innej orientacji seksualnej i czy łatwo jest głosić Chrystusa w takiej grupie ludzi? No na pewno jest trudniej, ale trudno powiedzieć, że za tych ludzi nie umarł Jezus Chrystus. I dlatego Ewangelia musi do nich docierać. Ja osobiście sam znam ludzi, którzy byli tej orientacji, a dzisiaj są nawróconymi chrześcijaninami. Z pewnymi złymi praktykami zerwali, nawrócili się, także Ewangelia powinna docierać. To jest bardzo trudny temat. Oczywiście Pismo Święte jasno wypowiada się co do stosunków homoseksualnych, że są one grzechem, ale równie jasno wypowiada się do stosunków pozamałżeńskich, par heteroseksualnych i również mówi, że są one grzechem. Możesz zadać to samo pytanie, jak odnajdujemy się z głoszeniem Chrystusa wśród naszych znajomych, którzy mieszkają przed ślubem ze sobą i mają ze sobą kontakty seksualne, heteroseksualne. To przecież jest taki sam grzech. Jak takim ludziom powiedzieć o Chrystusie? Tak samo jest to grzech jawny, więc jeżeli mamy rozmawiać o takich grupach, to jest bardzo wiele przejawów grzechu, które jest powszechnie akceptowalne w naszym społeczeństwie, bardziej bądź mniej, gdzie bardzo ciężko jest dotrzeć z Chrystusem i powiedzieć: grzeszysz. Każdy grzech zaciemnia nam obraz Boga, oddziela nas od Boga i przez to właśnie Bóg, Duch Święty ma cięższy dostęp do człowieka. Dlatego misja do każdego grzesznika będzie utrudniona, ale właśnie do grzeszników misja ma być skierowana. I o ile grzechy seksualne zaciemniają nam obraz Boga, który jest przedstawiony jako Jezus Chrystus, jako mąż, który chce pojąć dziewicę czystą, zaręczoną z sobą, czyli ten Kościół, tych ludzi, którzy mają Mu służyć, którzy mają być Jego ludem, tak samo każdy inny grzech, czy to będzie obżarstwo, czy to będzie złodziejstwo, będzie zaciemniał obraz Boga i będzie przeszkodą w przyjęciu Chrystusa pełnym, ale właśnie to jest moc Boża, żeby do takich ludzi dotrzeć. Tutaj możemy wrócić do Ewangelii Jana, do 4 rozdziału. Rozmowę Jezusa Chrystusa z Samarytanką. Chrystus jej powiedział, że miała 4 mężów, a ten, którego teraz ma, to nie jest jej mąż. I Jezus Chrystus to powiedział: nie potępiam cię, ale nie zalegalizował tego, tylko powiedział: idź i nie grzesz więcej, nie praktykuj to, nawróć się. Ale z góry jej nie potępił albo też nie ominął. Jezus Chrystus skierował konkretne słowa do niej i jest powiedziane: nie potępiam cię, nie tyle pod warunkiem, ale apel mam do niej czy do ciebie: nie rób tego więcej, nie praktykuj tego więcej, bo jeszcze coś gorszego na ciebie przyjdzie. Kiedy patrzymy na całość misji Pana Jezusa, co szczególnie was zachęca, pociąga, inspiruje w Jego działaniach misyjnych? Wiele fragmentów ze Starego Testamentu mówi o tym, że Jezus był wyczekiwany. Jest napisane na przykład w 51 rozdziale Księgi Izajasza, w wersecie 5. Bardzo blisko jest moja sprawiedliwość, Moje zbawienie nastaje, a moje ramiona sądzić będą ludy. Wyczekują mnie wyspy, tęsknie wyglądają mojego ramienia. Chciałabym zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Kiedy Bóg stwarzał ludzi, stworzył w nas bardzo wiele potrzeb. Potrzeby miłości, akceptacji, docenienia, bliskości. Bo zdawał sobie sprawę, że On będzie w stanie te wszystkie potrzeby w 100% zaspokoić i będziemy szczęśliwymi ludźmi. W momencie, kiedy oddzieliliśmy się od Boga, to te wszystkie potrzeby nigdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić w 100%. Mamy rodziny, mamy przyjaciół, mamy pracę, realizujemy się, ale to nigdy nie zaspokaja nas w 100%, bo ludzie zawodzą, pracę można stracić, techniki psychologiczne też mają swoje granice. I kiedy przychodzi Jezus, to On znowu pokazuje, że wszystkie te potrzeby, które w nas są, które nas głównie mobilizują do życia, tylko w Nim mogą znaleźć spełnienie. Cały Stary Testament o tym mówi, że stworzenie wzdycha, tęskni za Chrystusem, za tym prawdziwym Stworzycielem. I kiedy przychodzi Jezus, On odpowiada na wszystkie te potrzeby. Dla Samarytanki, tak jak tutaj powiedział Władysław, było to, ona szukała tej miłości. I Jezus chciał jej pokazać, że jest coś innego. To ja mogę wszystkie Twoje potrzeby akceptacji, miłości zaspokoić. U osób chorych było to przywrócenie zdrowia. W taki sposób Jezus pokazywał: Królestwo Boże, ja zaspokoję wszystkie Wasze potrzeby. Przyszedłem, aby Wam o tym przypomnieć. Jesteście moimi dziećmi. Wróćcie do mnie. Bądźcie znowu w pełni szczęśliwi. I dlatego tak różnie działał na poszczególnych ludzi. I to było dla mnie osobiście odkryciem w służbie Chrystusa, w Jego misji. Dla mnie niezwykłe jest to, że misja Pana Jezusa trwała jedynie 3,5 roku. 3,5 roku to naprawdę jest bardzo krótko. Nieraz jak pomyślimy, ile lat prowadzimy jakiś projekt, jakieś zadanie, i jakie efekty są być może mizerne, a Pan Jezus w ciągu 3,5 roku zrewolucjonizował absolutnie cały świat. Stał się postacią numer 1. Nawet jeżeli ludzie mówią, że w Niego nie wierzą, nawet jeżeli Go odrzucają, to wszyscy słyszeli. Wszyscy wiedzą, jaki mamy rok, nawet jeżeli być może w innych kulturach, religiach próbują wskazywać na inne wydarzenia, to i tak wszyscy będą wiedzieli o Jezusie. W tak krótkim czasie Jego misja była tak niezwykle skuteczna. To jest absolutnie dla mnie niezwykłe. Każda chwila była tak precyzyjnie zaplanowana i zrealizowana. To jest takim dla mnie taką zachętą, bo w misji Chrystusa było tak wiele modlitwy. I każdy dzień wyglądał na zaplanowany. Wszystko było tak poukładane, takie z góry, takie z mocą, i wystarczyło 3,5 roku. Później tak Pan Jezus obiecał, że w Jego miejsce zostanie przysłany Pocieszyciel, Duch Święty, i rzeczywiście, kiedy jak tak samo jak Jezus był wypełniony Duchem Świętym, tak samo później uczniowie otrzymali, apostołowie, ten dar Ducha Świętego i też w bardzo krótkim czasie potrafili zanieść Ewangelię do ogromu ludzi w całym Imperium Rzymskim. To może jest taką inspiracją dla nas, że właśnie współpracując z Panem Bogiem, poddając się całkowicie Jego woli, mogą się dziać rzeczy, które racjonalnie nie dopuszczamy do siebie, ale Bóg jest je w stanie wykonać. No właśnie, jak czuł się młody Kościół, otrzymując takie zadanie? Pan Jezus był przez ten swój krótki czas, który był tak dobrze, intensywnie wypełniony. Jego misja została zrealizowana, a teraz garstka ludzi słyszy: a teraz idźcie na cały świat i ogłoście Ewangelię. Jak oni się mogli czuć? Czy to była misja wykonalna? Początkowo myśleli o tym i na pewno przyjęli, że to jest coś nierealnego, niewykonalnego. Tym bardziej, że to byli skromni ludzie, rybacy i tak dalej. Mówili pogardzanym dialektem galilejskim i dopiero zrozumieli, gdy Duch Święty stąpił. Także Chrystus to, co już Błażej powiedział, zapowiedział to, że ja odejdę, a innego pocieszyciela, kolejnego pocieszyciela poślę i w Jego mocy stanie się to wszystko, co się wydawało nierealne, niemożliwe, stało się realne. Nie upłynęło 100 lat, a Ewangelia już docierała w całym, albo była znana, była głoszona w całym basenie Morza Śródziemnego. To jest coś niezwykłego, no, nadzwyczajnego, czego się nikt nie spodziewał i to było nierealne, ale w mocy Bożej stało się to realne, w mocy Ducha Świętego. Kolejnego pocieszyciela po odejściu Jezusa Chrystusa. Czy zdarza się, że gdzieś w naszych różnych planach pojawia się słowo, nie, to jest niemożliwe. To byłoby piękne, no chcielibyśmy, żeby tak się stało, tak czy tak, i snujemy różne marzenia, ale mówimy, nie, to jednak jest niemożliwe. Czy nie skaziliśmy się w jakiś sposób pewną logiką, kalkulacją? No, trzeba różne rzeczy planować, mierzyć siły na zamiary, a tamci ludzie otrzymali misję nierealną i może nawet nie kalkulując, jak duży jest świat, po prostu zaczęli ją w mocy Ducha Świętego realizować. Jak podchodzić do tych naszych różnych planów, które mogą wydawać się takie niemożliwe? To bardzo dobrze, że wiemy, że one są niemożliwe, bo dzięki temu będziemy dokładnie wiedzieli, że kiedy one się realizują, to one nie były w naszej mocy, tylko w mocy Boga. Wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę, że to, co Bóg nam powierzył, jest dla nas niemożliwe do wykonania, bo tylko wtedy możemy czerpać od Niego i do końca mieć pewność, że to jest Jego misja. Czyli tak krótko mówiąc, jeżeli to są plany bez Boga albo które Bóg nie może zaakceptować, pobłogosławić, to bardzo często jest nierealne albo tylko częściowo możemy wykonać, a jedynie tam, gdzie Bóg może to zaakceptować, udzielić swojej mocy, nierealne, słusznie, jak Ola powiedziała, staje się realne. Możemy mierzyć siły na zamiary, pod warunkiem, że mierzymy na te siły Boże, tak? Jeżeli wiemy, jak Bóg jest silny, jak jest potężny, to rzeczywiście w tym momencie logika podpowiada, że to będzie możliwe. Tylko właśnie kwestia doświadczenia Pana Boga, tak? Doświadczenia, kim On jest, jaką On ma moc. I uczniowie tego doświadczyli poprzez przebywanie z Jezusem przez te 3,5 roku. Dzień w dzień, godzinę w godzinę przebywali ze swoim mistrzem. Później zostali ochrzczeni Duchem Świętym i wiedzieli, jakiego Boga mają za sobą. Pytanie, czy my na tyle doświadczyliśmy Pana Boga, czy tyle chcemy z Nim spędzać czasu, żeby mieć świadomość właśnie, jaką mocą On dysponuje do realizacji swoich planów. To może w kontekście Pana Jezusa jako wielkiego misjonarza jeszcze jedno pytanie, bo zawsze misjonarz to osoba, przynajmniej tak nam się kojarzy, która przybywa jakąś odległość, dystans, przybywa do dalekiego kraju i tam wykonuje swoją misję, swoje zadanie. Jak w tym kontekście ocenić tą podróż, którą wykonał Pan Jezus? Czy to była daleka podróż, daleka misja? Czy to były przyjemne odwiedziny na planecie Ziemia? Ja tak może całkowicie nie odpowiem na to, ale jedną myśl. Nieraz się zastanawiałem na to, jak to w niebie Chrystus jako Bóg, jako Stwórca, jako ten, który na czele niezliczonych rzeszy aniołów przebywał, czy pełnił tą misję i nagle przyszedł ten moment, kiedy to ma wszystko zostawić i udać się na ziemię. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić, ale chyba to było jakieś bardzo, no chyba smutne, byśmy językiem ludzkim powiedzieli, wstrząsające, kiedy żegnali swojego Pana, Boga i udawał się na ziemię, aby stać się człowiekiem i prowadzić misję. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak wielka jest różnica pomiędzy niebem a ziemią, czyli pomiędzy tym, gdzie był Pan Jezus, w jakim spokojnym miejscu, otoczony chwałą aniołów, a przybywa na ziemię, która z jednej strony jest planetą, którą stworzył, ludzie to są Jego stworzenia, ale cały czas ma tą świadomość, po co przybywa, jak ta misja się zakończy. Z jednej strony na pewno, tak jak już było mówione, było to smutne i ciężkie. Myślę, że Jezus kocha nas cały czas, kochał tych ludzi, do których szedł, kocha cały świat nas. I kiedy widział ludzi, którzy przyjmują Jego słowo, którzy na nowo się odnaradzają dla Królestwa Bożego, to w tym całym trudzie było dla Niego takim taką radością. Nawet kiedy wisiał na krzyżu i kiedy wszyscy wokół mu złorzeczyli, to była ta jedna osoba, która widziała w nim Syna Bożego i Jezus nawet wtedy wiedział, że warto jest umierać, że warto jest zbawić tych ludzi. My jako ludzie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jaki ogromny przeskok to musiał być dla Chrystusa. Może jeszcze Adam i Ewa mogliby powiedzieć, jak to jest być blisko z Bogiem, ale każde pokolenie po Adamie było coraz bardziej zniszczone grzechem. My już tak przywykliśmy do tego grzechu, że on nas już nawet często nie obrzydza. Dla Chrystusa było to zupełnym zaprzeczeniem wszystkiego, co było jego naturą. To było dla niego bardzo ciężkie i naprawdę traumatyczne doświadczenie, być tak blisko z grzechem, totalnie mu przeciwnym. Myślę, że również ten element czyni Pana Jezusa naprawdę największym z misjonarzy. Chociaż ta misja trwała tak krótko. Chociaż można powiedzieć, że wszystko było przygotowane. Ale to, jak przerażająca była to misja. To oddalenie od Ojca, z którym przecież było od wieczności. To smutne miejsce, jakim jest ziemia. Ale na pewno jest to dla nas zachętą. Chrystus przebył tak wielki dystans pomiędzy niebem a ziemią. Przyszedł po to, żeby nas pociągnąć, zabrać z powrotem, żeby ten dystans, tą przepaść pomiędzy niebem a ziemią na powrót połączyć. I nieraz może nam się wydaje, że misjonarzem jest ten, kto jedzie gdzieś właśnie daleko i on jest wtedy na misji. Ma swoje zadanie, głosi Ewangelię, czyta Biblię, karmi głodnych. Myślę, że misjonarzami możemy być tam, gdzie jesteśmy. Misjonarzami możemy być wśród naszych najbliższych, ale wszystko może dziać się jedynie w mocy Ducha Świętego. I właśnie ta obecność Ducha Świętego, która towarzyszyła Panu Jezusowi każdego dnia, to, że ta krótka misja była tak skuteczna, to, że on wiedział, co ma robić, to, że Ojciec prowadził go każdego dnia. Myślę, że każdy z nas doświadcza tego, że są takie dni, kiedy chodzimy z Bogiem tak blisko i spotykamy ludzi i dzwonią telefony i Pan Bóg nas posyła i przychodzą myśli, co powiedzieć i nawet sama Biblia otwiera się nieraz i głosimy Ewangelię i serce płonie. Jakie dobre są to dni. A bywają takie dni, że zastanawiamy się, dlaczego takie ciemne chmury, dlaczego ta misja wydaje się dzisiaj jakby nie moją. Czy Pan Bóg o mnie zapomniał? Nie, Pan Bóg o nas nigdy nie zapomina i cały czas ma dla nas misję. I cały czas to niebo jest połączone z ziemią. Jeżeli tylko my będziemy utrzymywali tą bliską relację z Panem Jezusem, jeżeli ta nasza modlitwa, żarliwa modlitwa o Ducha Świętego będzie nam towarzyszyła, to serce będzie płonąć, nasze serce będzie płonąć i również będziemy mogli być skutecznymi misjonarzami. I Bogu niech będzie chwała za to, że Pan Jezus jest tym największym misjonarzem, który pokonał ten największy dystans, za to, że jest tym misjonarzem, który dokonał misji zbawienia nas. I my dzisiaj siedząc, mówiąc, słuchając, możemy czekać na spotkanie z Nim, z radością, bez lęku, ale żebyśmy dobrze ten czas wykorzystywali, żeby to był czas misji koniecznie w mocy Ducha Świętego. Zakończmy nasze studium modlitwą i aby to był kolejny czas naszego ożywienia, aby to było kolejne rozgrzanie naszych serc do tego, aby Pan Bóg prowadził nas i aby moc Ducha Świętego naprawdę cały czas nam towarzyszyła. Nasz dobry Panie i Boże, dziękujemy Tobie, że Ty przyszedłeś na tą ziemię, oddać za nas życie i że teraz możemy czerpać z Twojego przykładu jak poświęcenia, oddania się dla nas. Panie, daj, żeby żebyś był dla każdego z nas inspiracją, jak żyć w łączności z niebem, jak żyć w łączności z Bogiem, jak, Panie, poddawać się każdego dnia Twojej woli, jak, Panie, służyć innym, jak znosić poświęcenia dla dobra drugiej osoby. I jeszcze wiele, wiele innych dobrych cech, które Ty, Panie, masz, o których tu nie mówiliśmy. Prosimy Cię, Panie, abyś pomógł nam dostrzec w sobie piękno i wzór godny naśladowania i aby ta chęć do podążania Twoimi śladami żyła w nas, abyśmy mogli ogłosić tą Ewangelię całemu światu. Dziękujemy Tobie, Panie, i prowadź nas w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Mili widzowie, wierzę, że jesteście zachęceni do tego, aby ten tydzień mógł płynąć w łączności z niebem, w studium Pisma Świętego, a wierzę, że za tydzień kolejny raz włączycie swoje odbiorniki, żeby obejrzeć kolejne studium Pisma Świętego, którego przedmiotem, zagadnieniem będzie misja Pana Jezusa, kiedy docierał do różnych kultur. Bardzo serdecznie już teraz zapraszam.